Też nie wiemy, to jest wbrew temu, co chce Bóg. To będę przypominał ten tekst bardzo często, że kiedy dojdziemy do przykazania piątego, żebyście zrozumieli, jaki jest dramat człowieka z probówki. Nie człowieka, istoty z probówki. Myśmy uczynili z Boga kogoś, to jakoby nie wiedział, czego chce naprawdę i po co się objawił. Wszystkie manipulacje z pogodą, z deszczem, z naszym samopoczuciem dzieci. Przecież to jest wariatkowo. Dziś minus 10 czy 15 u nas i to będzie 2. Pojutrze 15, później będzie 5, za 3 dni 8. Żadne zwierzę, żadna roślina, żaden człowiek nie wytrzyma takich zabaw. Straciliśmy wolność. Dzieci, wy nie wiecie, ale my Polski nie mamy. Rozumiecie? Tu nie ma nic naszego. Teraz przygotowują skok na polski prąd. Jedna z ostatnich naszych dziedzin wolnych. Dają nam pół darmo niemiecki prąd. Za pół darmo. Niemcy budują, oddali największą elektrownię węglową i robią nasz węgiel za pół darmo. My zamykamy w ramach ocieplenia elektrownię za elektrownią. W tym roku usłyszycie dobre dane, nadwyżki prądu. Będziecie mówili rację, trzeba zamykać, bo nadwyżki. Za 2 lata będzie to samo. Nadwyżka prądu, a później będzie kilowat 5 zł. Biedny narodzie, jak cię spodlono. Nie chciałeś Boga, więc pracujesz od rana do wieczora i nic ci się nie wiedzie. Ciągle nie masz, bo jak dostaniesz więcej, zaraz ci zabiorą. Bo to jest wszystko perfekcyjnie przeliczone. Że kiedy wam już nerwy puszczają, fik dadzą, dają wam znowu cumelka. I wam się wydaje, że jest lepiej. Thank you.
sprzedaliście swoją wiarę. Słucham raportów księży z koledowania. Już nigdzie nie słyszę, że połowę przyjmują. 50%. Jeśli chodzi o miasta, miasteczka, wsie jeszcze są do pomocy. Ale to już jest ilościowo niewielka ilość ludzi w porównaniu, jeśli chodzi o na miasta. Dobrze wiemy, że po nas już nikt nie idzie. Idą znikome resztki. Jesteśmy tak słabi, tak zaprzedani, że nie jesteśmy przekazać stanie wiary naszym dzieciom, rozumiecie? My robimy, rodzimy już trupy duchowe. A wiarę zawsze przekazywała rodzina. To będę przypominał ten tekst bardzo często, że kiedy dojdziemy do przykazania piątego, żebyście zrozumieli, jaki jest dramat człowieka z promówki. Nie człowieka, istoty z promówki. When the stars fall, these are angels. These are principalities, powers, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places, who shall mingle themselves with the seed of men. And practically every Masonic symbol or logo or handshake or what do they call them? Rituals that they have. All of them show either the joining of heaven and earth together in one body or the resurrection of the dead Antichrist. Every Masonic symbol represents one of those two events happening. It has this suture line coming down here, too. And then we have this one. So you see, this one is very different, subtly quite different from a normal human being. The eye socket is not round,
which is indicative of a normal human female, and it's not angular, which would be indicative of a normal human male. It's actually angled back this way. And it has these very strange protuberances coming out of the front of its face, and no evidence of ever having had teeth. So if this was a human being, this would be in the region of 16 months to 2 years old. And it also, yeah, so this is very anomalous. And the sinuses are very different too, if you compare with a normal human. Very narrow and not totally developed. And if you look on the inside, it's the sinuses do not continuously go back. They start out with this very strange oblong shape. And then inside, there's only a narrow little circle. So doctors who've looked at this have no idea what it is. And Senior Juan, it was his belief that this is an alien-human hybrid. Anyway, the blade and the chalice at the bottom of the Louvre Museum in France, this was in the Da Vinci Code, you have this upside down pyramid pointing down, and you have this other pyramid, a lesser pyramid, pointing up. They're trying to touch each other. Notice that the upside down pyramid has all these little star figures on it. That's heaven trying to join and connect with Earth. You're seeing here the representation of the fourth kingdom. Here it is in the Da Vinci Code from Dan Brown. He put forth the idea that this image that Da Vinci drew of the Last Supper, the person sitting on Jesus' right hand, is not John the Divine, it's Mary Magdalene, a woman. If you look at it, it's a woman. And notice
that the space between them is a chalice space, and Christ makes the blade. So it's the masculine joining together with the feminine. Przeczytam nieprawdopodobny akt oddania leśników w Częstochowie. Oddania polskich lasów Matce Bożej. Bo nie myślcie, że nasi rządzący nie chcą lasów Niemcom sprzedać. Panie Gerdzie, Niemcom, to jest dramat, rozumiem, ludzi? Oni nie rozumieją, że sprzedadzą 25% za darmo w biały dzień za mur. Co napisał dyrektor, jaki napisał akt cudowny oddania Matce Bożej Polskiej. I pokazuje w tym akcie, że Polska jest ostatnim bastionem wartości chrześcijańskich w Europie. A my dobrze wiemy, że my jesteśmy już kuternogą, przerzedzonym, przeszczelonym, rozwalonym. Pokażę, że to jest naprawdę cienka lektura. O, już dochodzę, proszę chwileczkę. Pokażę wam, jak naprawdę to jest króciutka rzecz, ta księga Apokalipsy, nie? To jest... To potwierdzam. 20 stron Nowego Testamentu i to takich małych. Także jak ktoś nie ma, to wysyłamy oczywiście. Bezpłatnie płacisz tylko za koszt wysyłki.
Jak ktoś chce, można dorzucić do tego Księgę Daniela, która jest jeszcze cieńsza. O ta, tam... Jest kilka rozdziałów na ten temat. 12 czy coś takiego. 12 rozdziałów 12. W sumie, ale... Także naprawdę niewielka lektura, a treść ciężka. I to my tak się śmiejemy z tego, że kiedyś, jeszcze 30 lat temu, kiedy mówiliśmy o apokalipsie, to się ludzie tak pukali w głowę, a teraz to wszystko, co myśmy mówili 30 lat temu, to można w newsach przeczytać, że już cię będą na czole tatuować, że już elektrody, że już będą ci stymulować mięśnie. A co więksi cwaniacy, bo są tacy, którzy, jest jakiś taki profesor Uniwersytetu Żydowskiego tam w Jerozolimie, który tam jest takim sławnym, lewackim właśnie myślicielem. No myślicielem to używam, wiecie, w cudzym słowie, no ale tak o nim piszą, no to i tak powiem. No on już wręcz uważa, że kolejnym procesem ewolucji to będzie podłączenie człowieka do sieci. I on to całkiem poważnie, ludzie za to dają pieniądze za te jego książki i tam go uważają za wielkiego guru i tak dalej. On mówi, no on właśnie dokładnie mówi, że teraz ten chip, o którym tu mówimy, który na razie ma stymulować mięśnie, ma już stymulować mózg i proste, i koniec. No przecież to, i koniec. Moi drodzy, to już jest pierwszy krok w tym kierunku wykonany. Dość wyjść na ulicę, to widzicie młodych ludzi, ciemne okulary, słuchawki w uszach. Wyłączony. Tabliczka czekolady. Wczoraj dwóch takich mało nie rozjechałem na przejściu. To ci ludzie za mną. Już podłączeni, tak. I trzeba już dalej z tym iść. Ale idą. Jeszcze nie wszyscy z tymi tabliczkami tak chodzą. No niestety, ja widzę, że to jest jakaś choroba już społeczna. Jeszcze są tacy, co patrzą dookoła. Co więksi jeszcze ryzykanci robią, to jadąc rowerem. Tak, to widziałem też. Jeden przyładował, kiedyś widziałem taki, jechał jeden i stał ten kosz na śmiecie, taki betonowy, jak w Lublinie są. Jak przyładował, tak, tam spadł na chodnik. Nie? I odłączony od sieci. No chwilę tam, ale się otrzepał, wstał. Nie, i działał dalej. Sprawdził, czy działał. Działał dalej. Have logged into the webcast. That's incredible. But of course, the Lakeland movement was also loaded with the same bizarre manifestations as we've seen elsewhere. A little bit of that glory's coming on me. And we have an international television audience tonight. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. So what were some of Todd Bentley's biggest influences? Well, he tells us himself. But one outpouring that's most precious to me, because it brought intimacy and the presence of God to the church. It brought refreshing and renewal to the church. Was what took place in Toronto, Canada. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. Jesteśmy tak słabi, tak zaprzedani, że nie jesteśmy przekazać w stanie wiary naszym dzieciom, rozumiecie? My rodzimy już trupy duchowe. A wiarę zawsze przekazywała rodzina. Ja dopiero zobaczyłem dar rodziny w seminarium,
kiedy patrzyłem na zachowania kleryków, na pewne punkty pobożnościowe. Dzieci, za moich czasów był kandydat do kapłaństwa i doszedł. On nie wiedział, jak był w seminarium na Tyluku, jakie są tajemnice Różańca Świętego. Nie znosili świąt Matki Boże. Majówki. Jeden mówi prosto, mnie tego nikt nie nauczył. Więc gotowe narzędzie do kasowania reszty, to gdzieś tam w jakiejś parafijce zostało. Pójdzie na proboszcza, co on wyleje. Więc już całe warstwy społeczne nie wierzą. Nie wierzą całe narody, dzieci, całe pokolenia. Katolicy, przyjmijcie do wiadomości, jesteście już mniejszością. Mniejszością niechcianą, mniejszością terrorystyczną, a optyka, w którą nas bierze Pan Bóg, czyli wy rycerze, to ci są gorsi niż Bin Laden. Jesteście szpicą terroryzmu duchowego dla wielu ludzi, dla rodzin, dla najbliższych. Swoje rodziny sprzedaliście, swoje rodziny. Wiecie, ile wyjechało Polaków od lat 90. Że matka z dwójką dzieci, z trójką, po paru miesiącach niebytności chłopa swojego znajduje fagasa i poszła. Sprzedaliście miłość małżeńską. Dzieci, to już Sodoma Gomora. To już jest Sodoma. Już mi nikt nie mówi, że jak ktoś jest za granicą, czy tu są w Polsce, zostanie, że będzie wytrwał. Wytrwa przy takich nagonkach medialnych, przy takich ofertach, gdzie my dziś wszyscy są rozkręceni w chorobie zakochania, bo to jest wypadkowa wielkiej strategii. Rozumiecie? To jest wypadkowa wielkiej strategii. A jeszcze tak zwany light miłości, choć trwają razem, nie ma żadnych hamulców. Wiecie, to by trzeba było godzinami mówić, cośmy zrobili. Sprzedaliśmy miłość małżeńską. Sprzedaliśmy wierność. Nie tylko w małżeństwie, ale w przyjaźni, w dotrzymaniu słowa. Wiecie, to zapomnijmy o tym wszystkim. Sprzedaliśmy pokój, bo żyjemy non-stop w napięciu. Jesteśmy obserwowani cały czas pismami z urzędu. Jak nie śmieci, jak nie woda. Cały czas komunikaty, cały czas nowe wytyczne. Komin tyle razy. To dzieci, wy sobie nie zdajecie sprawy, co się dzieje. Pracę, którą się wykona w 3 dni, na to trzeba pism chodzić latami za tym. Nie mamy już żadnego pokoju, bo jak straciliśmy wierność, miłość, jedność społeczną, to już się nie obronimy poprzez powstanie. Kapujecie? Przetrwają tylko silniejsze egzemplarze, czyli albo wyjątkowo odpornie naturologicznie, lub się tak zeświniły, że weszły w ten system i są karmione tym systemem. Dla innych już tu nie ma miejsca. Straciliśmy wolność. Wszystko nam kontrolują. Konta, ile jemy, ile wody, ile prądów. O wszystko musimy się, dzieci, starać. Na początku, by nas złapać, wszystko gratis, za pół darmo, a później tak zwane uwolnienie rynku. Robią z nami, co chcą. Wychowają chorobę bakterii, opatentują ją,
od razu wynajdują lekarstwo na to. Bakteria idzie w świat i tu w Chinach, czy tam gdzieś umierają tysiącami ludzi. Ale parę miliardów musi kupić to lekarstwo, dzieci. Jeden maraz. Jeden za drugim. Czasami Bóg wkracza w potęgę pychy, na przykład Amerykanów, ich samolot Boeing, najlepszy, dzieci. Ruina, dramat, spada im z powietrza, bo uwierzyli w elektronikę, a niech na chwilę braknie elektroniki, a elektronika utrzymuje lot samolotu, a bo powiedziano, człowiek niepotrzebny, w związku z tym spadają im jeden po drugim, więc Amerykanie biją na alarm. Ale sprytny jest prezydent Trump. Przemalować samolot, nazwać inaczej, ludzie będą dalej latać. Straciliśmy wolność. Dzieci, wy nie wiecie, ale my Polski nie mamy. Rozumiecie? Tu nie ma nic naszego. Teraz przygotowują skok na polski prąd. Jedna z ostatnich naszych dziedzin wolnych. Dają nam pół darmo niemiecki prąd. Za pół darmo. Niemcy budują w oddali największą elektrownię węglową i robią nasz węgiel za pół darmo. My zamykamy w ramach ocieplenia elektrownię za elektrownią. W tym roku usłyszycie dobre dane, nadwyżki prądu. Będziecie mówili, rację, trzeba zamykać, bo nadwyżki. Za dwa lata będzie to samo. Nadwyżka prądu, a później będzie kilowat 5 zł. O biedny narodzie, jak cię spodlono. Nie chciałeś Boga, więc pracujesz od rana do wieczora i nic ci się nie wiedzie. Ciągle nie masz, bo jak dostaniesz więcej, zaraz ci zabiorą. Bo to jest wszystko perfekcyjnie przeliczone. Że kiedy wam już nerwy wypuszczają, fik dadzą, dają wam znowu cumelka. I wam się wydaje, że jest lepiej. Dopiero na starość przeżywamy dramaty, kiedy dostajemy parę groszy, a kumulacyjne utrzymanie firmy, twojego domu jest tak wielkie i twój organizm jest tak słaby, że ty nie możesz na nic pieniędzy, tylko świętą biedę. Wypadkową na tę rozpacz wymyślono, pani Basiu, eutanazja. Podpisz pani papierek. Więc straciliśmy wolność i cenny czas. Nie mamy go kompletnie. Dzieci, ja dziś uciekłem z pustelni, bo jestem trupem. Wiecie, jaki diabeł jest silny? Powiedziałem wam, przyjdą z namaszczeniem chory, przyszli po sakrament chorych. Powiedziałem, nie. Przyjąłem krótko. Dzieci, nie mam siły. Musiałem stąd uciec, bo do pierwszej bez przerwy spady kapujecie. Gdzie modlitwa? Gdzie się ukąpać? Ja mam problem, żeby się ukąpać, żebym nie śmierdział przy was. Błagam Ducha Świętego, żeby mi dał rozeznanie, jak to wszystko ustawić. Zabrano nam czas wolny. Na to miejsce, co mamy, pełne półki, lodówki i garaże. Ale to nam nie pomoże, ani nie doradzi, ani nie wysłucha, ani nie współczuje. Tak i tak tego zjeść nie potrafimy, bo goni termin spożycia. Mamy już fopa na tym punkcie, więc musimy non-stop wymieniać i wyrzucać. Tak nas auto nie uszczęśliwi, bo jak teraz powprowadzali te wszystkie normy, więc samochód nawet nie wytrzymuje 70 tysięcy wjeżdżeń. Jak założysz firmę,
no to by przejechać się 2 tysięcy, to tego tak nie spłacisz, bo musiałby uza być droższa. W związku z tym wnet będziemy się sami wieszali, bo jesteśmy bezradni. I oto przychodzi Pan Bóg do nas i mówi, jak to wszystko ponaprawiacie, będę wam błogosławił. Jak te, czytam teraz ten Stary Testament, bo jak to się czyta już po raz trzeci, człowiek zsiwiał, Pan Bóg pootwierał, to macie za lata szabasowe. Nie rozumiem, o co ci Boże chodzi. A Bóg kazał Żydom, 6 lat uprawiacie pole, w 7 leży. I nie martwcie się, bo w 6 roku ja dam wam tyle plonów, dam wam pod warunkiem, że wprowadzicie rok szabasowy dla pola. Że będzie mi jedzenie na 6 rok, na 7 i jeszcze wam na 8 wystarczy. Czyli potrzebna jest wiara. Oni co? No więc jak przyszły kary. Dzieci dzisiaj przeczytał jedno orędzie w ramach mojego kontemplacji. Bo sobie takie przypominam przykazania Boże dla mnie. Dzieci, to lepiej, Panie Boże, żebyś mnie już zabrał. Bo jak ja mam za was wszystkich cierpieć i mam, rozumiem, konkretne warunki, dzieci, z Bogiem nie ma żartów, kapujecie? Uświadomiłem, że mam nóż na gardle, jeśli nie będę posłuszny woli Bożej. Nie chcę być psem dla Pana, kup mi smerz i mnie uwiąż i mnie prowadź koło siebie. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie idą na nas kary i cierpienia za łamanie 10 przykazań. Cała teologia moralna to jedno wielkie kłamstwo. Miłosierdzie, miłosierdzie. Dzieci, jest konsekwencja. Jest skutek, rozumiecie? Dziś wam Bóg mówi, kiedy pracowaliście mniej, lepiej się wam wiodło. Święciliście niedzielę, święta, błogosławiłem was. Wam. Dziś za złamanie tych świętych zasad mamy sprzedaną wiarę, sprzedane rodziny, sprzedaną miłość małżeńską, wierność, pokój, wolność i cenny czas, którego nas zabrano. Błagam was, wyrzućcie telewizory. Żadnych filmów nie oglądajcie. Nie wchodźcie na brukowe portale internetowe. Zostawcie to wszystko. Teraz już gonimy po świecie. Ludzie mówią językiem, ja już nie rozumiem. Że znowu jakaś choroba, jakiś tyfus, czy coś. Ja mówię, dzieci, tego nie ma. To jest produkowane. Przy takiej sterylności, przy takim męczu, jak się możecie, gdzie mogą się choroby non-stop pojawiać. Jest tylko choroba zwana psychoza, lęk, żebyście się wiecznie bali. Bo lęk nie pozwoli wam myśleć o niczym. Mieliśmy kiedyś taką zimę, żeby jednego dnia było minus 11, a później plus 13. Przecież to jest nie do wytrzymania dla nas, dla roślin, dla zwierząt. Dlatego Bóg mówi konkretnie do nas. Zbłądziliście, moje dzieci. Zostaliście oszukani, biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. Dam przykład gospodarczy. Pamiętacie, musimy sobie dać gospodarkę, bo dziura w budżecie, więc tyle mamy ze sprzedaży zakładu, więc Niemiec kupił to, co jest najbardziej strategiczne dla Polski. Cementownie, papierownie, chemię, wszystko co ma w rynku Niemiec, na rynku polskim. No i teraz zajmują się nami, bo ekologia, więc mówią papier.
wszyscy budzimy się, wyrzucamy się z papieru, firmy z papieru, jakieś bodo poprowadzali, nie wiadomo co. Jak miał Polak w ręku, rząd pilnował to, no to nasz papier skupowano, myśmy oddawali papier, jeszcześmy zarabiali, czyli już na tym. A dzisiaj Niemiec jest dżentelmen, mówi, on zachowuje polską tradycję, że on będzie kupował polski papier, ale za 8 groszy za tonę. Nie wiecie, no to z stycznia nagle. Dzisiaj jak idziesz teraz papier sprzedać, to musisz zapłacić 35 groszy za kilogram. No żeby Niemcom się dobrze wiodło. A wy wprowadzali różne programy, BODO, HACAPy. Kapujecie coś? Co to znaczy? Że każdy towar będzie teraz droższy. Wszyscy na nich robimy. Super forma niewoli. A te zakłady mają już prawie obcokrajowców eksterytorialność, więc co tam się dzieje? Co tu do Polski przywożą? Kto to kontroluje? Ekologiczne spalanie śmieci. Jakie ekologiczne? Miliony ton badziewia spala się. Jak to wymyślicie? Że wyłapują wszystko? Kraków ma już 800% przekroczoną normę, a już polikwidowali wszystkie możliwe kominy. Ludzie już nie palą węglem, rozumiecie? Na wskaźnik rośnie. No co to znaczy? Że wy wydajecie za dużo CO2. Będziemy płacili kolejny podatek. Od kroku będzie. Posłuchajcie, to Bóg to zdanie mówi w wymiarze duchowym, ale ono też ma i wydźwięk w wymiarze materialnym. Zbłądziliście, moje dzieci. Zostaliście oszukani, biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. Wojsko Polskie otrzymało nakaz sprzedaży ostatniej łodzi podwodnej z czasów Układu Warszawskiego. Wiecie czemu? Bo to była ruska i niewykrywalna do dzisiaj przez ich systemy. Bo jakby się jakiś Polaczek zbuntował, dzieci, czy wy to kapujecie? I kupujemy najnowsze okręty, mające 30 lat. Taki jest komunikat. Wy to wszystko przyjmujecie, nic wam nie mówią prawdę. Więc wszystko się nam wynosi. Ze strony ducha, ze strony patriotyzmu, gospodarstwa. No i później dziwicie się, że mamy największą umieralność. Bo jesteście tu niepotrzebni na tej ziemi. Powtarzam to zdanie. Zbłądziliście. Moje dzieci, zostaliście oszukani. Większość z was jest dzieci niewinna. Kapujecie? Pek chce, że Bóg mi pokazał cały ten mechanizm kłamstwa. To jest przerażające. I mi każe mówić to do was. Zostaliście oszukani, biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. Jaka jest teraz dla nas konsekwencja tego? Teraz brak wam mojego błogosławieństwa. Bo wszyscy domownicy łamią prawo Boże. Amen. Celem wszystkich, który tu powołałem na pustelni, powinien być jeden intensam. Poświęcenie życia dla mnie. W tym miejscu, do którego zostali powołani. Dzieci są chętni, ale uczy warunki, no i każdy chce obejść któryś z warunków. Ja mówię, z tego nie ma nic. Do mnie przyszedł kandydat do seminarium. Zna moje zasady. Gziłeś się,
5 lat czystości. Jeździł wszędzie, był w tym klasztorze, w tamtym, ale on otrzymał łaskę widzenia kościoła, no ale jak się było młodym, hej, jak ta sarna, no to się skichało swój organizm. Więc teraz zaczyna się wojna. Ja daję pytanie, bo zobaczy ksiądz, że będzie. Kiedyś miał samogwałt za tym? Wczoraj czy przedwczorem? No to dziecko, włączamy 5 lat. Kiedyś go nie zabawą? Przedwczorem. No to kiedy ty za 5 lat chcesz się oczyścić? Ty chcieliby wszystko. Przy starcie. A jak przyjdą tu kazania o celibacie, panie Łukaszu, o czystości? Chłopie, zwariujesz. Nie wytrzymasz, bo Bóg daje, jak tego nie uniesiesz, nie dostaniesz nigdy mocy kapłańskiej. Kapłan, który nie składa Bogu siebie w ofierze i nie przyjmuje czystości, nie ma, panie Józefie, mocy kapłańskiej. To są wszystko trupy. Dlatego oni ściągają sutanny, bo chcą mieć piersi, uściski, umizgi, no więc nie mają Boga. Żną mędrali, w pysku silni, a w sercu i wewnątrz trupy.